Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sezonu 8 Minecrafta na modelce SafeMod. A we mnie tutaj jest Kenor. Witam. Tak, próbuje wejść we mnie, taki mały zbotrzeniec z niego jest. Jak wiecie, co mam na myśli. Tak, Kenar, wstydziłbyś się. Pierw zabierasz skina, a później jeszcze wbijasz się we mnie swoimi okularami. Nie. Coś w tym stylu. Dobra, już wam mówię, na jakim etapie stoimy. Otóż tam stalajmy się powoli, bardzo, bardzo powoli nam respią. Ładując oczywiście mój tutaj, moją ilość krwi, mojego LP-ka w środku. Mam 352 tysiące. Coś fajna ilość, patrząc, że dużo będziemy potrzebowali na aktywację naszych kolejnych znaków. I kolejny rytuał, tu będziemy chcieli stworzyć, będzie rytuał na rytuał najważniejszy, szczerze mówiąc. Czyli taki, który da nam jakikolwiek surowce, czyli da nam po prostu jakiś profit z tego. Faktycznie strasznie wielki profit. Oczywiście na razie on będzie troszeczkę tutaj kulał przez to, że nie mam aż tak dużo LP-ków, gdyż no, te slajmy tak średnio to respią. Ale tutaj już wysłałem mego wiernego murzynka do kopalni w celu poszukiwania Division Sigila do stworzenia Crusher Dirta. Tak? Crusher Dirt. Jakoś tak. Dobra, tylko oczywiście tak, tutaj już mi kanał zwrócił uwagę, czemu ja z siekierą nie biegam. Po co siekiera? Prawda, Kenar? To lepiej fapać sobie rączką. Ty kurde fapiesz rączką. No ty fapałeś przed tą rączką. Ja nie fapię, tylko po prostu waliłem rączką. No właśnie, to jeszcze lepiej, to jeszcze lepiej to brzmi. To może faktycznie troszkę to źle zabrzmiało. W moim wieku tak się odzywać. Dla moich czasów, proszę państwa, to było całkiem inaczej. Tak, teraz jest w ogóle inaczej. Dobra, faktycznie, trika pyta, to troszkę tutaj lepiej nam pomaga. Oczywiście wziąłem siekierę, która mi się rozwali za moment. To inteligencja, tak. Siekiera na jedno użycie. Ale dobra, jak mówiłem, w tym miejscu zamontujemy sobie to, tylko żeby to miało jakieś ręce i nogi, to przekopiemy ten dirt na dosyć sporą odległość w dół, żeby można było to troszkę obniżyć, żeby to nie sięgało aż tak wysoko, bo zasłoni nam ten nasz budynek, a ten budynek musi być odsłonięty, gdyż on jest bardzo ładny, bardzo piękny, śliczny, dlatego musimy go tutaj widzieć jak najbardziej, jak najmocniej, więc ja teraz tutaj przygotuję odpowiedni dołek i poławimy się za moment. Dobra, wiecie co? Tak, tutaj troszeczkę tego dirtu mamy. Dużo jeszcze tutaj byłam kobra, to musiałem zostawić niestety. I teraz w takim razie potrzebuję nową łopatę. Może ironowo sobie stworzyłem, bo troszeczkę mi szkoda teraz poświęcać tutaj naszych surowców więcej. Więc potrzebujemy patyku więcej. Setkę sobie wykonamy. Dobrze. I będzie łopata. I co teraz trzeba zrobić? Oczywiście przydałoby się teraz przejść do stworzenia naszego pierwszego znaku, który chcemy tutaj wykonać. Będzie on odpowiadał za tworzenie naszych surowców. I teraz pytanie, czy pamiętam nazwę konkretnie, zaraz się przekonamy. Coś z magnetyn, co się nazywało. I postawimy się mniej więcej na środku, żeby tutaj jakoś sensownie później to obudować. Powiedzmy w tym miejscu postawimy na znak. Wiem, co się nie wybuduje wokół tego znaku, więc zrobię tutaj troszeczkę tej przerwy wokoło. Później to jakoś tutaj ozdobimy, czy coś z tego typu, ale to chyba Kenar mi pomoże, bo ja się nie znam. Kenar, prawda? Nie. Nie, coś, ty się tam dobrze znasz. Jasne. Bo jest tu my, a nie nas. Dobra, jest wszystko już. Teraz ustawmy sobie na znak. To będzie magnetic, jest magnetic. I klikam teraz w ten, w to i budujemy nasz tutaj znaczek. On będzie wybudowany wtedy, jakby tutaj podniesiony od wszystkich miejscach. Jest podniesiony, więc wydaje mi się, że chyba jest w porządku. Ale weźmiemy tutaj sobie jeszcze stona zwykłego, żeby to obudować, żeby to w miarę sobie wyglądało. Stona, czy może kobla? Właśnie, musimy jakiś automat do kobla sobie zrobić. Serio, nie mamy kobla. Bije mnie coś! Coś to udaje! O, pszczołę. Co? Wcale nie.
A, dobra, wiem, wiem, to jest tego ula, co tam jest. Nigdy tym tak. ulu, szczerze mówiąc, nie byłem jeszcze. Tylko pszczółki tam są, muszę teraz zwiedzać jednak w tym świecie, bo tam nic nie ma. Tylko pszczółki, mówisz? Patrz, chodź, 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 oglądaj, kurczę. Mamy stworzony już automat, który będzie nam generował surowce. Jej. Troszeczkę sprawnie on będzie generował to. Bardzo brzydki. Nie wiem, czy widziałeś ten układ już w akcji. No, nie widziałem. To patrz, aktywujemy go. I patrz, co się będzie działo. O mój Boże! Jo. Już mu, już kilo w rękę, jazda. Ej, to po co montować ten drugi układ, jak Kenar to załatwi? Nie, to ja nie będę drugiego układu montował. No, gdzie teraz? A tu. Po co ja mam montować drugi układ, płacić tutaj jeszcze za krew, żeby to wszystko uruchomić, jak Kenar może tutaj stać i nam wszystko ładnie tutaj rozwalać wokoło? Jej, coś tu fajnego żółtego wypadło. Czekajcie, to muszę to obłożyć jakoś tutaj, dobra. Zrobimy tu małą tylko już obwódkę jeszcze wokoło, żeby to jeszcze jakoś w miarę systemie tutaj się prezentowało. Obwódka nie będzie z tego samego kamienia, co jest tutaj w środku, tylko z innego. Kurczę, naprawdę chyba nie będę montował tutaj nic, żadnego układu pod zbieranie. Po prostu uruchomię Kenara na całą noc, niech po prostu działa. Jej, nawet tego wypadają. Tą crafta. Wszystkie, jakie tylko są w grze, to ci mogą wylecieć. Bardzo fajna, przyjemna sprawa, prawda? No. No, dobra, to automat już jest uruchomiony, więc ja mogę sobie iść. Wbiję się za 2 godziny i będę miał więcej surowców. Nie, taki chamski nie będę. Stworzymy oczywiście jeszcze drugi znak, który będzie to wszystko zbierał. Zbieraj. Co ty się obijasz? Nie płacisz mi jeszcze wystarczająco dużo. To jak w takim razie to weź wykonaj chesta. Okidoki, tylko czekaj, powyrzucę itemy z piekła. Dobra, to się będzie budowało na wysokość bodajże chyba 3 kratek do góry. Ale zaraz poczekamy, zobaczymy, że faktycznie tyle będzie. Jeśli tak, to na górze zbudujemy drugi znak, który będzie zbierał, czy drugi rytuały, który będzie to zbierał. No i w porządku, zablokowało się na 3 kratce. Nie, to nie jest spowodowane tym, że to miałem tutaj ustawione. Po prostu teraz ustawiamy drugi rytuał w tym miejscu. I on się nazywa Crusher, jest idealnie pod naszym magnetyzm. I teraz znowu go aktywujemy, klikając w to miejsce. I to jest dokładnie odwrotność tamtego naszego. Czyli też ma skierowany ten w dół. I ten również ma w dół skierowany, może nie, ale przynajmniej to ma tak działać, bardzo przyjemnie. I teraz jak on działa? On ma swoje jeszcze upgrade'y. Jak dołożymy do niego bodajże diamenty, bloki diamentowe wokoło, to będzie on miał wtedy, jakby mówiąc tak, fortunkę, tak, fortunkę wtedy będzie miał. Będzie zbierał więcej surowców typu diamenty, węgiel i inne tego typu bzdury. Na górze montujemy chesta. W tym miejscu i uruchamiamy i to będzie układ zbierający. Rytuał aktywowany i teraz jak zobaczycie z tej strony, o tutaj, zaczyna nam powoli zjadać surowce i od razu się aktywuje znowu kolejny i to tak będzie chodziło cały czas, tylko że na razie wydaje mi się, że chyba nie będzie mnie stać na ciągłą pracę tego układu. Bo ten układ nie za bardzo się wyrabia z tym wszystkim, za mało zbiera mi tego tych LP-ków. Wow, mamy jedną enderperłę. Ciekawe czemu? Może na górze jakiś enderman się zrespił i padł? No, byłoby to zabawne troszeczkę, no ale okej. Okay. Jak najbardziej to zaakceptuję, to czemu by nie? Kurczę, enderperła, bardzo fajna sprawa. Dobrze, teraz tak, chodźmy na górę i tam oświetlmy ten teren tylko troszeczkę. I to query teraz będzie sobie szkodziło. Tak, to jest query najbardziej chyba, jedną z bardziej wydajnych. Można jeszcze go przyspieszyć, ale to stworzymy w późniejszym czasie, jak rozwinę bardziej Blood Magic. Na razie jest to na zbyt niskim poziomie, żeby to bardziej rozwijać jeszcze. Zbierzemy tutaj wszystkie surowce, żeby to jednak się zbierało od zera, jak to się mówi. Więc wszystkie te bloki ponad będziemy musieli tutaj teraz zebrać. No i ile to jeszcze ich jest? Kurczę,
Jednak kilofę moim troszkę to wolno idzie. Moje QR sobie to o wiele szybciej z tym radzi. No i dobra. Wszystko zebrane do zera, więc teraz po prostu będziemy widzieli dokładnie, jak to się będzie tutaj wam wykonywało. Ale jak mówiłem, to query, znaczy tego do pokazywania będę chciał wyłączyć co jakiś czas, bo nie stać mi jeszcze na jego pracę 24h na dobę. Więc tutaj zamontujemy sobie dźwignię, która jak będzie uruchomiona, wyłączy całkowicie nasz znak. Tak, znaki oddziaływują na sygnał redstone'owy, więc potrzebujemy wykonać sobie tutaj level. Mam levelka, mogę sobie zamówić jego z autocraftingu. Tylko, że brakuje mi kobla. Logiczne, kurde. Fuck logic, kurczę. Fuck logic. Nie ma to jak braki kobla, prawda? Tak. Kieran, co ty tam się tak skupiasz? 4 iridium znalazłem. Ale ty miałeś zdobyć tam ten kurczę sigil. O, ten właśnie, ten sigil miałeś zdobyć. Spokojnie, szukam, latam. Mam tutaj jeszcze jakąś tarczę, stop warna mam, nie wiem, z pneumatic crafta. Dobra, szukam dalej. Obijasz się. Ja nie. Ja tu murzynie. Szukając czegoś fajnego. Pajączki. Nie widzę, żeby się coś respiło. Ciekawe czemu. Aktywowałem to, może jak odeszłem, to się zdecydowały czanki? Coś mi nie działa to. Mam energię. No przecież jest energia. A i tak czy siak układ coś się przyblokował. Rozwalę to. W głowie mi się kręci. W głowie ci się kręci? A czemu? Bo mam jajo smoka. Bo masz jajo smoka. Ale co, brakuje ci twojego, czy jak? Nie, mam drugie jajo. Nie, mam trzecie jajo. Drugie jajo, okej. Dobra, wydało się w takim razie. Ojku. Ej, spadaj. Sio, krz. Mam użycie, spadaj. A nie, patrz, ja tu mam. Goń się. Ja mam tu ze stali normalnie, a tu... Goń się pan. Goń się pan. Chodź. Bo nie wytłumaczy ci kurde magii. Chodź tu, no patrz. Tak szybko to ścinaliście, co nie, patrz. A co to jest w ogóle? No, stalowa siekiera. Nie wiedziałem, że szliście ścina szybciej. A tak w ogóle to zacząłem nagrywanie. No coś, naprawdę? Ja już dawno wiem. Dobrze. Dobra, teraz zajmiemy się czymś innym, gdyż niestety, ale to query jeszcze nam nie ma szans pójść, gdyż zobaczyłem, że brakuje nam kilku przedmiotów. Wynika to pewnie z tego, że jest teraz aktualizacja DNS-a, a potem odcinek nie robiliśmy jej, więc podejrzewam, że jak zrobimy tą aktualizację, to będzie już lepiej, a teraz nie mamy czasu, bo teraz jest problem tego typu, że my gramy na serwerze, więc muszę aktualizować klienta, kenar swojego klienta i muszę serwer aktualizować, co już troszeczkę czasu zajmuje, więc zajmiemy się tym w kolejnych już odcinkach, po prostu będziemy mieli nową wersję Blood Magica, wtedy się tym będziemy bawili. Pierwsze co, potrzebujemy wziąć sobie glasy. Masz weź dwa glasy, przerób w piedestale. Wyrzuciłem jeszcze raz. Zabrałeś. Wyrzuciłem! Ślepy zabrałeś. Jesteś. No zabrałeś. Ślepy jesteś. Nie. Tak. O, teraz będzie, teraz pozbieram na kurde. Jesteś ślepa, małpa. Ja ci dam ślepa. Dobra, a ja potrzebuję wykonać sobie spell table.
Czyli potrzebuję ułożyć sobie stołna, wełnę i tak dalej. Czyli podstawowe dosyć surowce. Ja to mogę ułożyć, bo ja mam taką możliwość. Kenar niestety takiej możliwości nie ma, bo on nie ma magii w ogóle, nie ma krwi w sobie. No jak to nie mam krwi w sobie? Nie masz krwi, ty masz tylko jaja. To też mam. Panie, ten orb ci zdjąć stąd i dać to szkło tam? A, ściągnij tego orbą i on i tak się nie działa. A dobra, to go wyrzucę. Jakieś błędy są, że w ogóle nie generuje tamto. Ale mówię, podejrzewam, że to z powodu tego, że to jest ta aktualizacja, teraz jest do ściągnięcia i wszystko zaczęło się rąbać nagle. Ale kurde, szkoda. To QR powinno bardzo fajnie, sprawnie chodzić. Będziemy musieli je zupgrade'ować o Crystal Bell Jary. Tylko, że właśnie ich jeszcze nie ma w ogóle i to jest w ogóle ból. Tutaj nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ich nie ma do stworzenia. Dzień dobry, świnko. Chciałem powiedzieć krówko. Spoko. Ja potrzebuję czerwony barwnik. Najgłupsze jest to, że jak leciałem, to sami pamiętacie, że miałem go dosyć sporo. Tylko zdałem, że kurczę, jak go sobie zbiorę u siebie, nie będę przecież leciał z nim przez całą mapę. I kurde, nie lecę i teraz po prostu mam z tym problem, że go nie mam w ogóle. Dobra, zmienimy się w wispa, żeby oczywiście nie marnować naszego i waszego bardzo cennego czasu i po prostu znajdę sobie gdzieś te czerwone kwiatki. Nie działa. Ale co ci nie działa? Klikam prawym i nie działa, nie chapie nic. Co? To trzeba jeszcze raz chyba tam włożyć. Ale co ty masz z kurde fapaniem, no? No co ja? Nic, ty coś tam masz. Ej, przepraszam, ja jestem całkiem normalny, przeważnie przynajmniej. Kiedy, gdzie, o której? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No właśnie. Panie, czekaj. To trzeba jeszcze raz upgrade'ować, czy nie? Alchemic. Nie. Chemical set. Nie. Nie. Nie trzeba aktualizować. Nie, to nie. To idę. Dobra, teraz potrzebujemy różnego typu głowy. Nie mamy głów? Gdzie? Mam główkę zombie, a to jest zdecydowanie za słaba główka. Czekaj, chodź tu, chodź tu. Masz jakieś główki? No, zabiję ci i będzie głowa twoja. Spadaj, nie będzie mojej głowy, bo nie wyleci ci. Ale wiesz, jest szansa, ponad 15%, więc... Tak? Okej, okay, dobra, czekaj. Ej, spadaj, nie mnie! Co za mydło? Ja tu mam lepszego sprzętu do zabijania. Wiesz co, ja w twój sprzęt nie wnikam, naprawdę. Ktoś mi pisze na teście, ktoś tu. Ktoś tęskni za tobą. A właśnie. Kenar znalazł wreszcie Division Sigil. Znalazł dodatkowo jeszcze zepsuty spawner. Już wiemy, jak go naprawić, ale na razie się tym nie będziemy zajmowali. To będzie w następnych odcinkach. Oczywiście jakieś pierdółki tutaj, jakiegoś belta też zlokalizował. Kuchałem, że tam ktoś mi nie puka do pokoiku mojego magicznego. Słucham? Ja tu bardzo dużo rzeczy znalazłem. Nawet skórę znalazłem. Zapalinę znalazłem. Kurczę, coś mi świta, że mieliśmy więcej tych główek, ale to chyba na Crash Landingu mieliśmy ich aż tyle. Tak. Główek. Tak, na Crash Landing było ich sporo. Wiesz co, to weź polataj i poszukaj jakiegoś przeciwnika i weź go stuknij. Będę stukać, pukać. Rób co tam chcesz, byle żeby główka wyleciała. Czekaj, muszę znaleźć odpowiednią postać do tego. Dobra. Sword? Ja jest tutaj, był jest mój swordzik. Ja też mam sworda magicznego. Czekaj, chodź tutaj. Chodź tu, no nie uciekaj z tym okonkiem. To nie ja. Wcale, on mnie bijesz. To nie ja byłem, pamiętaj. Save mode jest bardzo niegrzeczny dla swojego. Ja byłem grzeczny, przepraszam. Ej no. Ponad 2 godziny latał i szukał w kopalni tego czegoś. Tak. Co nie panie save modzie? Coś, panie Endermanku. Ty tam się bawisz, ty. Endermana zabijałem, bo łudziłem się troszeczkę, że da nam główkę. Ale dobra. Główka. Najmniej przydatna będzie dla nas głowa, oczywiście, zombiaka. A może być mózg?
Mózg też musi być głowa, konkretnie głowa musi być. Czeka, nie ma jakiegoś tego... Recepturki na to? Nie recepturki, co jakiś enchant pod miecz czy pod coś. Na większy. Da się wykonać, ale potrzebujesz Witcher Heada, żeby wykonać głowę kogokolwiek innego. Ojoj. A wydaje mi się, że chyba nie mamy go w swoim posiadaniu. No raczej nie. Dobra, czekaj, ja spróbuję sobie... O, najlepsza głowa byłaby od szkieleta, ale szczerze powiedziawszy. Ej, panie, ja mogę wziąć te 20 diamenty i sobie kupić u tego NPC-a ten fajny miecz sferowy? No możesz. Ale on jest bardzo daleko i cię zlaguje pewnie. Ja i tak to tu będę troszkę szukał, bo jednak przydałaby nam się jeszcze jakaś głowa. Głowy oczywiście losowo wylatują, jest bardzo mała szansa na nie, no ale jest szansa zawsze. No i po prostu trzeba teraz schodzić i łudzić się, że wreszcie one wylecą. Ja to będę próbował różnymi mieczami, może któryś tutaj mieczek się... Oj, przylagowało mi to dosyć mocno. No mi tak sama. Nie, to nie z powodu tego, że Kenar oczywiście gdzieś tam poleciał. W pizdu jeża. A przecież ja jestem w domku i ulepszam sobie mieczyk. Dobrze, to. Tak. Każdy widowajca tak mówi. Tak. No dobra. Co ty robisz? To ja szukam dalej. Mam główkę Endermana! Okej, więc nie będzie aż tak źle. Nie wiem, co Endermana główka daje, szczerze powiedziawszy. Dlatego będzie tym bardziej zabawnie. Dlatego, powiedzmy, w tym miejscu postawimy nasze stoły teleportacyjne. Kenar, chodź tutaj. Rzucę ci zestawi, bo nie wiem, jak to działa, więc masz je, żebyś go też postawił sobie. Daj mi moje kuleczkę analną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz stawiasz swój stół, a za stołem kładziesz swój spell table. Okej. Okay. Teraz, tutaj masz ode mnie w prezencie główkę. Zombiaka. Kładziesz ją na piedestale. I teraz najważniejsze. Itemki, które kładziemy do, znaczy wrzucamy do naszego stołu. Może to być po pierwsze glowstone. Glowstone mamy właśnie dużo. Redstone. Kurczę, nie wiem, czy redstone też może być. Chodź. Trzymaj po jednym. No dobra. Wrzucamy jedną sztukę. I możemy użyć. Czekaj. Może być w zwykłej postaci, może? Nie. Czekaj. Jak to kurczę było? Wiem, że się to bawiłem tą magią chwilę wcześniej, ale nie wiem, czy główka Endermana to akurat jest odpowiednia. Hej, spokój. Easy, man. Jak to działa? Czemu? Jestem. Ja mówiłem, główka Endermana niestety tutaj nieobsługiwana jest. Ale wiesz, że to teraz nie ma sensu, żebyś tego użył, bo tylko sam siebie zabijasz. No wiem, to jest fajne. Są jeszcze inne opcje dla ciebie. Zrobiło coś w ogóle? Słuchaj jeszcze raz. To mi HP zabiera. A spróbuj, czyli ja podejdę bliżej, może podpala po prostu. No. Podpala osobę obok. To w takim razie. Wow. Mnie też podpala. Enderperła będzie losowo cię teleportowała. O, to jest enderperłę. Ty zginiesz, wiesz o tym. To cię nie ugasi. Czemu ty mnie chce ugasić? Ej, to było chore. Ty mędo jedna. Ej, nie mamy enderperły, ale mamy za to ender lily. Mamy enderperłę? Oddawaj enderperłę. Tutaj jest jedna sztuka, z tego co pamiętam. Tak, jest dokładnie jedna sztuka. Daj mi enderperłę, ja cię nie widzę. Dobra, chodź. Gdzie ty jesteś? Aha, dobra, ciebie tutaj nie ma. A ty skacem! Chodź, ja tutaj już sobie przyjadę. To jest jakiś teleport będzie wtedy. Dobra, dawaj, ja chcę się teleportować. Kurde, ja też chcę. Ty nie możesz. Nie możesz wystarczająco... Dobra, tak i... Bum! O, jestem na dachu! Cześć! Ja spróbuję jeszcze raz. Bum! O, jestem... Auć! To bolało. To cię losowo teleportuje gdzieś. No. Ale wiesz, że ty giniesz.
Wiem, ale spokojnie, regeneruję sobie hasło. Kliknij sobie też na moją głowę, przecież możesz. Tutaj klikasz pierw na to, później na crafting co i prawie. To jest blood orb. Czekaj. Wiesz, jest lepsza weekly wersja tego. Wiesz, jest lepsza wersja tego kółeczka. Czekaj, tutaj jest damage, że możesz zaletki fest duży. No nie sobie chyba, nie? Graczowi obok. Trzymaj. To coś typu strzelania będzie, bo będziesz strzelał czymś, zabierając 8 damage. Ale nie to, to nie to, nie to. Weź to ze sobą. Musisz to zamienić w tamtym oto urządzeniu. Na swojego pierwszego orba. Tak. Będzie hardcore, a ja pójdę sobie szukać czegoś dla mnie. Ja też chcę. Ja też chcę. Ale dam ci troszeczkę mojej krwi. Znajmy dobre krew. Serce. Daj mi krew, bo cię zabiję. Goń się, nie mam życia już. A ja jestem głodny. Weź testuj na kimś innym. To w ogóle wszystkim wokoło. No, to taki okrąg to jest. A spróbuj, no teraz strzelić. No, to jest taki okrąg. No, leci wokół... wszędzie wokoło to. Fajne. Tylko kurczę. Czekaj, zabiorę to od ciebie. Albo zaznaczę też. Przecież mogę też sobie to wziąć. No właśnie. Przecież to nie jest na danego gracza, tylko jest na każdego. No. Mi to nie zabiera życia. Czemu? Bo ja mam zgromadzone życie. Dzięki. Ciekawe ile to zabiera. Czekaj, punktu, zaraz zobaczymy. 675. 50 punktów zabiera mi. Czyli prawie nic. Cholercia. Oj. Jak dzieci. Oj, może będę tak klikał, bo troszeczkę szkoda mi chyba tej mojej many. Ile w ogóle teraz poszło? 8000. To już wolę, żeby mi zabierało serduszka. To jest zajmuj jak sproniony. Spadaj, siostąd. To mój schron. Czekaj, jest coś odnośnie leczenia się? Szkieleton ma bardzo fajny, bo ma prawie wszystkie strzelające. Jaki szkieleton? Jeśli głowę szkieleta byśmy znaleźli. Nie było, nic nie widziałeś. Zostałeś zabity przeze mnie? Nie. Zostałem zabity przez teleport. Ale pisze, że przeze mnie. No bo na koniec mnie jeszcze uderzyłeś i miałem 3 serduszka, się teleportowałem i zginąłem. Ale jak cię uderzyłem? Nie mogę cię uderzyć. W wodzie jak stałeś, to mnie tak pyknąłeś realnie. Pyknąłem cię jak byłeś w wodzie, no dobra, jakie ma ten kurczę zbroszone marzenia. Przecież ja tylko mówię, a ty tam takie masz zbroźne myśli. Oj, Kenar, byś się wstydził. To dzieci oglądają również. Teraz czekaj, teraz. Gdzie jest mój nagrobek? Czy widzisz gdzieś może mój nagrobek? Nie. Teleportował się pewnie. Fuck. Teraz gdzieś się teleportował, a ja poleciałem do kopalni znaleźć jednak jakąkolwiek główkę jeszcze. Głównie chodzi tutaj mi albo creeper, może... Szkielet, dawaj, chodź tu. A może być ten szkielet albo tego, albo pigmen, albo coś takiego? Nie. Tylko może być... kurwa, gin! Gini do ty jedna. Szkielet, creeper oraz Witcher. Witcher? Ja... Witcher też. Ale tutaj chyba mają na myśli bardziej tego... szkieleta. Tego Witcherowego. No, mi się wydaje, że to chyba chodzi bardziej o to, a nie o Witchera głównego. On w ogóle wywala głowę? Ten 3 głowy? Chyba nie. Nie, one te głowy Witcherowe wypadają z tych czarnych szkieletów chyba, no nie? Właśnie, dlatego tu chodzi bardziej chyba o te czarne szkielety, żeby je zabić i ich głowy zlokalizować. Czyli nie takie trudne wbrew pozorom. Ja wiem, gdzie jest twierdza, więc wiem, gdzie one tam lubią przysiadywać. Witcher też ma bardzo fajne zadania, ci powiem. On może nawet stworzyć tak, że będzie deszcz. Wow. No, hardkorowy koleś. Gdzie to wszystko widzisz? Na stronie. Na wiki odnosi się Blood Magic.
informacje oraz dla innych osób, że wszystkie informacje, które ja wam tutaj przekazuję, są z oficjalnej strony, znaczy z, może nie od oficjalnej strony, bo to jest z feedthebeastwiki.org. Tam po prostu wchodzę na Blood Magic i tam wszystko wam mówię, co tam widzę. Więc nie, ja tu z dupy nie wyciągam, że takie informacje są. Więc jeśli wam się to przyda, pamiętajcie zostawić łapeczkę pod filmikiem, gdyż to jest bardzo ważne i bardzo, bardzo motywujące. Ja się dowiem w międzyczasie, dlaczego nie mogliśmy wykonywać tamtego Crystal Bell Jara do naszego query i wtedy po prostu przejdziemy do zabawy z naszą magią odnośnie rozwinięcia query. A na razie niestety nie będzie takiej możliwości, ale i tak czy siak kilka zaklęć sobie zlokalizujemy fajnych. Myślałem, że jest jeszcze ogień, a po coś innego chciałem się podpalić. No gdzie ty jesteś? Teleportowało mnie. Przez ciebie, kurde. Ty czy duchu. Ej, goń się! No chodź to! No jestem tutaj. Ej, dobra, dobra, spokój. Spokój, easy, easy, uspokój się. Uspokój się. Ty slajmie. Muszę zmienić. Tam inne gnido. Czekaj, zamienić w coś lepszego. Kulka, spadaj ode mnie. Sio, sio. Jestem. No szkury. I trafiłem cię jeszcze raz, wyszedł już. O szkielet ci bije. No to chyba go matka nie kocha. Bliżej, bliżej podejdź. Będzie ci łatwiej. Nie, ja nie chciałem, żeby on cię zabił. Nie, w co, lecz nie? Nie, na do góry! Oj, dobra, dobra. Te też podlecę! Kurde! Ej, on nie może tu wejść! Zginiesz! Nie! Spadaj! To pod wodą nie działa. O, działa. Spadaj mi stąd. Co za menda jedna. No chodź tu, zatrzymaj się. Ja cię zaraz uderzę. Spadaj. Serio? A jaki cheater, już się nie leczy. Nie wierzę w niego, nie wierzę. Ej, zabiera mi. O. Kurde, ja już zginę z twojej głupie podpalenie. Ja zaraz zginę. Ja właśnie o tym mówiłem. Oj, piękne to było, to było piękne. Nieprawda. O, duszek. Random things. Idę po swoje. Ej, tego duszka mogę zabić. Jego duszka mogę zabić? Jakiego duszka? Duszek się jakiś pokazał twój. Czekaj, idę patrzeć już. Zabiłem go. O, dzięki. Dostałem ektoplazmę. Ej! Mogę Spirit Binder wykonać. On wygląda prawie identycznie jak Ender Star, bo to się tworzy z Ender Star. Pokaż mi, czekaj. Bo głupie. Pokaż. A to do czego wykorzystujemy? A o, do zbroi. Takie coś, o. Takie coś z ciebie wyleciało. Gdzie ty jesteś? Na drzewku jestem, na terenie dole. Ślepoto ty jedna. Tutaj, hej! A, taki mały jesteś, że cię w ogóle nie widać. Ty kurde mały. Dobra, idę sobie. A, poczekaj chwilę, czekaj. Czekaj. Tam ci to rzucił na drzewo. Ale gdzie? No tutaj. Aha, no faktycznie, przepraszam. No już, no już mam. Wiesz, coś powiem? A takiego huka. Teraz mi nic nie zrobisz. Teraz to sobie możesz klikać i papać, a ja... Jesteś tego pewien? To mnie panie bolało, wie pan. Czekaj, zobaczę ten ogień. Nie będę bił. Obiecuję. Mi nie wierzysz. No i co? I co? I co? Ale stój nieruchomo. Nie. Stój nieruchomo, nie będę cię bił, obiecuję. To ciebie też nie. Jak ty zaraz zabili, gdzie ty jesteś? Cześć! A idź pan na grzyby.
O, tu by się przydał jakiś shot. Nóż. Ale mam przynajmniej teraz Blaze'a. Jedyny plus. Łapki teraz za to poprosimy. Nie ma to jak zabijanie Kenara, to za tą akcję, którą mi raz zrobiłeś pod koniec odcinka i mnie zabiłeś. Bo ale mnie pchnąłeś. Popchałeś mnie na wizji. Tak, ja cię pchałem. No i dobra, w tym miejscu kończymy ten odcinek. Koniec tej zabawy z magią, ze spelami różnego typu. Jak zdobędziemy więcej głowy, pokażemy wam resztę kombinacji, które możecie tutaj uzyskać. Naprawdę to jest to bardzo ciekawe. Już na pewno obrobiliśmy prawie wszystkie kombinacje, które są do uzyskania z główki zombiaka. Dlatego w kolejnej pokażemy wam może kolejne, ostatnie. A ja od razu się dowiem z tyłu, dlaczego to query nam nie chodzi, a dokładnie dlaczego nie mamy bloków, które powinniśmy mieć do jego poprawnego działania. Bo to query trzeba rozwinąć tymi właśnie Bell Jerry, więc dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, pamiętajcie złapkować filmik, zajrzeć do opisu i komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do numerów, polecenie, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim. Pa, pa.